No to ponownie się dzisiaj witam. To jest ten sam dzień, w którym uciekaliśmy, bo miał być deszcz. Chłopaki pojechali, a ja się stwierdziłem, że idę w górki. I nagle pogoda się zrobiła tak. Tak więc zapraszam. Follow me, Boruta. Idziemy na połoninę. No to przed wejściem tak trochę informacji. Zakaz rozbijania się z namiotami na dziko, kładów. No niestety w Bieszczadach jest bardzo częste krosy i inne napędzane rzeczy. Drony, głośna muzyka. Chodzenie w nocy przez zwierzynę poza szlakiem z wiadomych przyczyn. Papierosy tylko w miejscach wyznaczonych. O ogniu nawet nie będę mówił. Zakaz zrywania. Zakaz śmiecenia, zakaz jazdy na rowerach i jedno z ważniejszych, zakaz wprowadzania, moi drodzy, psów. Bardzo, bardzo często zdarza się, że ludzie wbrew pozorom ignorują sobie te przepisy i oczywiście przyjeżdżają w góry z psami, które nawet w terenie rezerwatu puszczają luzem. A już nie mówię tylko o artykule 166, ale również o tym, że pies, widzieliście kiedyś, jak pies stoi w miejscu i tak drapta, jakby chciał kopać pionowo w dół? On po prostu wciera swój zapach. Dlaczego? Bo na łapach też ma gruczoły zapachowe. Idziemy dalej. Mógłby mi ktoś naświetlić na przykład w komentarzu historię tych grobów? Bardzo, naprawdę bardzo byłbym wdzięczny. Ponieważ jej nie znam, a bardzo, bardzo chętnie bym się dowiedział. Dobra, lecimy do góry. Kojarzycie ten moment, w którym wchodzicie na szlak i na dzień dobry dostajecie zadyszki? No to właśnie to jest takie pierwsze miejsce, patrzcie jaka tam jest przepadlina w dół. I oczywiście pogięte drzewa, których zaraz gdzieś tutaj wypatrzymy. No i dreptamy do góry. Cały czas do góry. Chciałoby się opowiedzieć jakąś legendę o biesach, czadach i tym podobnych, ale po prostu nie mogę póki co jeszcze złapać oddechu. Plus dwa dni poszukiwań zrobiły swoje, także trochę jestem na bezdechu, ale idziemy do góry. Jest całkiem przyjemnie, bardzo fajny wiaterek, bardzo fajne szare chmury na górze. Mam nadzieję, że pogoda wytrzyma, bo mamy przynajmniej z półtorej godziny marszu do góry. Chociaż moim tempem pewnie będzie to niecała godzinka. No i zobaczymy, co będzie na górze. I kolejne przejście. Nie wiem, co to jest za mania tych schodków tutaj robienia. Tak samo było na Poluminach robione. Ja pamiętam jeszcze, jak tych schodków nigdzie nie było. Były dzikie szlaki, było dużo ładniej, dużo piękniej. No i jesteśmy w potoczku na dole. Popatrzcie, jak urokliwe. Hej! Aż by się korciło wziąć miskę i sprawdzić. Prawda? No fajny wodospadzik. Popatrzcie się, ile materiału do sprawdzenia. Normalnie aż łapa łaskocze. No ale... Ścisły rezerwat, moi drodzy. Pamiętajcie o tym. Rezerwat, miejsce tarliska. Uszanujcie to. Wiele osób pisze do mnie, czy na hobby, kiedy szukam kamieni, szukam złota, można zarobić. Powtarzam to po raz enty. Robię to hobbystycznie. Nie zarobicie. Możecie zrobić tylko i wyłącznie tyle, że zniszczycie bez powrotu miejsca, które są... Ścieżka przewodnicza, Płonina Caryńska, które są już później nie do wyratowania, bo jeżeli widziałem gdzieś po internecie gościa, który super, świetnie, bo facet idzie do kamieniołomu i zamiast przejrzeć gruz, który leży już rozkuty, byłem w tym kamieniołomie, sprawdziłem ten rozkuty gruz, znalazłem tam sporo fajnych kamyków. Nie, gość bierze młot z baterią aku, rypie ścianę. I ja tego nie rozumiem, jak można wejść w miejsce, które jest chronione,
z młotem pneumatycznym wykuć jamę po to, żeby pokazać do kamery. O, fajny kamyczek, taki sam kamyczek znalazłem na dole rumowiska bez niszczenia tego miejsca. Dlatego ja staram się być... Zacząłem do was gadać i momentalnie brakuje powietrza. Dlatego ja staram się być osobą, która szuka skarbów przyrody, ale robię to bezinwazyjnie. To znaczy, tak jak jest zasada w bushcrafcie. Masz zostawić po sobie miejsce nietknięte, przywrócić je do stanu pierwotnego. Niestety, nie do wszystkich to dociera. O kurcz. Dobra, idziemy dalej. Cały czas pod górkę. Ale mam nadzieję, że pogoda wytrzyma, bo widok powinien być super. Trochę wyżej. Nad linią drzew. Taki maleńki przesmyk. Oczywiście pionowo w górę. No nie tak pionowo, bo widzicie, to jest kąt nachylenia. Dokładnie to jest kąt nachylenia, tak w poprzek. I pod takim kątem cały czas. Cały sienki czas. A tam, jak widzicie, odtędy tutaj idą takie serpentyny, którymi się zjeżdża. Dobra. Lecimy, kochani, do góry. Pogoda. Dziękować opatrzności wytrzymuje. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Zaraz zobaczymy na kierunek przebiegu szlaku turystycznego, ale nie piszę niestety ile jeszcze, więc ścieżka przyrodnicza, punkt 20, idziemy. No i kolejny, tam na dole, i tu jest już naprawdę troszkę bardziej stromo, ale popatrzcie, no widoki są bardzo fajne. Patrzcie, że tam jest idealnie pościutki szczyt i ledwo co taki prześwit może na milimetr pomiędzy chmurami. Tam widzicie słońce i zaraz tutaj strugi deszczu, więc pewnie nas deszcz ścignie, a może nie, zobaczymy. A do góry. Zobaczcie, że już muszę palce do góry podrywać, żeby stopy postawić. Dzień dobry! Będziecie na filmie. No to idziemy. Proszę uprzejmie. Tylko wyszliśmy nad linię drzew. Ej. No i oczywiście wiatr. Aha, jak chcę złapać kłosy, które się kołyszą na wietrze, to oczywiście przestają. Chociaż nawet nie. No to idziemy jeszcze tam w górę. To tak jak z poszukiwaniem w potoku. Jeszcze jedna micha. Dobra, przyleźliśmy stamtąd. Pionowo z dołu, popatrzcie się. Cudne niebo, cudna pogoda i idą takie chmurzysko. Idzie burza, prościusieńko w tą stronę. Popatrzcie, jak chmura będzie goniła i ona będzie goniła za chwilę tędy górą. Często tutaj można zobaczyć, jak chmura po prostu się wspina i przelatuje. Natomiast widoki, no cudne. Super fajnie, tylko muszę się ubrać, bo po prostu już mi tak ciągnie po plecach. A tu no, robi się ciemno. Tam to już w ogóle nie widać górek. Dobra. No to szlakiem do góry po skałkach. Tylko najpierw się ubiorę. No to idziemy. Cienki czas. O, jaki ładny.
jestem odrobinkę wyżej. Wieje, jak widzicie, po zaroślach niesamowicie. Ale popatrzcie, jakie tutaj są. No cudne jeszcze, jak to słońce się przebija. Tam strugi deszczu cały czas. Pierwsze ujęcia były stamtąd z dołu robione. No powiem szczerze, szefu miał fajny plan. Tylko my, jako ludzie, beton, azbest, a na to wszystko eternit. A przecież świat mógłby tak właśnie wyglądać. Właśnie tak powinien świat wyglądać. To my sobie go sami niszczymy. Nina Caryńska. Kiedyś w ciągu jednego dnia przebiegłem obydwie połoniny i pasowałoby to kiedyś powtórzyć. No, tym razem się idzie przyjemnie, lekko. A to dlatego, że idziemy w dół. Ponieważ dzisiaj się muszę przenieść z jednego obozowiska na drugie. Cały sprzęt mam zwinięty. Chcę zostać jeszcze jedną noc. Czyli muszę przenieść sobie namiot. A żeby zdążyć zejść z górek, plus zdążyć rozłożyć jeszcze jakoś namiot, jakieś zakupy, no to muszę już niestety schodzić w dół. Ale jak się wam spodobają filmiki z wypraw, będziecie chcieli to oglądać, będziecie komentowali i tak dalej, będziemy ich robić więcej. A tutaj, ładnie tam widać, chatkę po chatka. Obecnie jest zamknięta, niestety chciałem tam wejść, ale niestety się nie da. Dobra, schodzimy jak najostrożniej, pomaleńku. Jeszcze zrobimy sobie pit stop pod wiatą, bo czemu nie? Wiatr strasznie dmucha i najlepsze jest to, że tutaj tędy wcześniej widzieliście tą burzę i ta burza miała naprawdę atakować tak serdecznie. Ludzie uciekali, nagle się na szlaku zrobiło puściśnieńko, bo wszyscy w dół biegiem. Ja stwierdziłem, w pewnym momencie możecie cofnąć, zobaczyć, że rozglądam się po szlaku i mam cały szlak dla siebie. Właśnie dlatego, że ludzie spitolili na dół, a ja zostałem. Czy spitolili, przepraszam, uciekli. A chociaż to jest takie słowo gwarowe bardziej. To nie jest żadne przekleństwo, tylko wywodzi się z gwary. Ja pochodzę z Beskidu Niskiego w końcu. Natomiast nie wiem, jak mi będziecie słyszeć przez ten wiatr. Na pewno będziecie słyszeć podmuchy. Natomiast teraz, no ta pogoda, która jest w tym momencie, te widoki, które się zrobiły. Patrzcie, oglądacie i widzicie chmury na dole. Widoki, poezja. Słońce grzeje. Jeziorko świeci. No właśnie, co to jest za jezioro? O, to też jest dobre pytanie. No nic dodać, nic ująć. Zaraz się odezwę. Jeszcze sobie zrobię przerwę za tą skałą. Już w lesie. Dużo, dużo niżej. Tak jak wychodziliśmy do góry, popatrzcie, jaki golden hour się niedługo szykuje. Jak wychodziłem tam, to waliło piorunami. Grzmiało. Ludzie schodzili już w płaszczach przeciwdeszczowych. Przepraszam, nie mogę się wysłowić. Natomiast teraz wszyscy w rękawkach, znaczy wszyscy. Tam gdzieś na górze została para dziewczyn, serdeczne pozdrowienia. Zostało małżeństwo z dwójką dzieci, serdeczne pozdrowienia dla was. Wszyscy dostali po diamenciku ode mnie. Natomiast tutaj puściusieńko. I piękna pogoda. Okej, wyłazimy z lasu, na górze huk wiatru, tutaj ptaki i słychać cykanie świerszczy i te świerszczyki i nic innego, trochę te kamyczki się osypują czasami, ale a tu widzę chusteczki, nie mógł wonić. Popatrzcie,
popatrzcie na to. I właśnie dla takich widoków warto odwiedzić Bieszczady. A ja mam taki fart, że cały sieniki szlak, cała droga pusta. Nieraz w niektórych miejscach takich właśnie turystycznych jest tak, że idzie człowiek za człowiekiem na wyciągnięcie ręki, a tutaj pusto. Tak jak mi Bieszczady po tylu latach, a nie było mnie tutaj naprawdę wiele lat. Ostatni raz na tym szlaku byłem, jak miałem 14 lat. To było prawie 20 lat temu. Więcej. Nie wiem nawet. Nawet nie jestem w stanie określić. A kiedyś jeszcze muszę wiedzieć tamtą górkę. Dobra, schodzę na dół, idę do auta. Baterie naładowane. Muszę przenieść obozowisko dzisiaj. I jutro albo tam na górę wyjdę, albo się postaram jakoś dostać do Ciufajki, albo jeszcze połączymy Michę. Nie wiem, muszę się zastanowić. Zobaczymy, co będziemy robić. A i serdecznie pozdrawiam i bardzo serdecznie chciałem, bardzo serdecznie chciałem pozdrowić kolegę Roberta, którym miałem dać znać, jak tutaj będę. Tylko mój problem jest taki, że ja tutaj nie mam kompletnie zasięgu. Dlatego Robert, bardzo mi przykro, że nie udało mi się dać ci znać wcześniej, żebyśmy we dwóch pojechali poszukać tam na potok. Strasznie cię za to przepraszam. Mam nadzieję, że uda mi się w ciągu 2 tygodni gdzieś tutaj wrócić. Chociażby na jeden weekend, żeby cię zabrać do potoku. Dałem ci słowo, że zabiorę cię na poszukiwania. Mówię to już tutaj, że tak powiem, do kamery, że tak dałem Robertowi słowo i zamierzam słowa dotrzymać i na pewno zabiorę Roberta na poszukiwania. Robert, wszystkiego najlepszego. Słuchaj, jeżeli byś chciał, w tą sobotę moi koledzy przyjeżdżają tam na potok, dam ci kontakt. Chciałbym poprosić, żeby cię zabrali, jeżeli byś nie chciał na mnie zaczekać, a jeżeli nie, przyjeżdżam za 2 tygodnie i idziemy w teren. Dobra, kochani, tyle ode mnie. Kończę na dzisiaj. Do usłyszenia. Robert, ściskam prawą rękę. I trzymajcie się. Do widzenia.